Z notatki milicyjnej. 3 maja 1987 roku, po zakończeniu mszy w katedrze wawelskiej, zejściem w kierunku ulicy Kanoniczej zaczął schodzić tłum ludzi uformowany w pochód. Część uczestników zbiegowiska posłuchała wezwań do rozejścia się, reszta tłumu pozostała, reagując gwizdami i wyzwiskami. W tej sytuacji pododdziały zwarte MO przystąpiły do zatrzymywania najbardziej agresywnych uczestników zbiegowiska. W pewnym momencie poczułam, że odrywają od mojego taty, mojego młodszego brata, a następnie próbują oderwać mnie. Niestety nie udało im się to. Trzymałam się taty bardzo kurczowo i w tym momencie poczułam, jak tatę po bruku ciągną, a ja razem z nim jestem ciągnięta w stronę trawnika, w stronę krawężnika. W pewnym momencie uczułam, jakby mnie ktoś kopnął w żołądek i widziałam także, jak mój tato jakoś tak się szamotał z kimś. Później już nic nie pamiętam, jakby mi się film urwał, czy coś w tym stylu, no trudno mi jest określić. W każdym bądź razie w pewnym momencie zorientowałam się, że ktoś mnie niesie na rękach w stronę samochodów milicyjnych. Trzeciego maja 87 schodziliśmy demonstracją, w czele demonstracji, prowadził ją KPN. Starczyło nas na pierwszy szereg demonstrantów, niestety. W drugim szeregu ustawiła się już, jak się za chwilę okazało, policja, ponieważ w połowie zejścia owi cywile, którzy za nami się uformowali w drugi szereg, zaczęli nas po prostu bić. I w ogóle z tej demonstracji, może jedynej, tak pamiętam głównie to bicie. Z lewej strony szedł znany mi działacz wtedy KPN-u. Wysoki mężczyzna. Mnie poderwano i niesiono, więc ja stosunkowo chyba byłem najmniej wtedy poturbowanym człowiekiem. Tak z całą pewnością może, no, przynajmniej z tego pierwszego szeregu. Jego od razu tam, ponieważ to silny, opierał się, mnie niesiono w powietrzu. On został rzucony na ziemię i po raz pierwszy tam widziałem, jak go bito, a potem drugi raz wprowadzano go, gdy nas, już mnie i innych, wrzucono do Nyski. No, odbyło się katowanie, no w tym miejscu. Nyska była no kilka do 10 metrów gdzieś tu w głębi, a gdzieś w tym miejscu straszliwie kopano go po pierwsze. Bito go także namiotowymi kijami, które mieliśmy, takimi metalowymi, na których ten transparent był rozwieszony. W ogóle ta demonstracja oznaczała się tym, że cywile, którzy, policji oczywiście, byli niesłychanie brutalni. Ten, który mnie rozprowadzał i doprowadzał do suki, kapitan Tadeusz Rak, no to on w zasadzie, można powiedzieć, był amatorem w stosunku do tych cywilów lekko ubranych, którzy no, normalnie urządzili sobie polowanie, bijąc, i to szczególnie, nie tylko rękami i kopiąc, jak karatecy, ale bili również no, rurkami metalowymi, bambusowymi. To są też fakty, jeśli by były komuś potrzebne. Także to nie było normalne esbeckie poszturchiwanie, tylko to było, można powiedzieć, no, z jednej strony domyślam się, że to byli bokserzy czy karatecy wynajęci, ale to nie było po prostu typowe amatorskie urzędnicze esbeckie bicie. Do naszej suki doprowadzono wręcz jedną panią, która no, była w kilkumiesięcznej ciąży widocznej. Dopiero musieliśmy po raz kolejny skoczyć do tych, którzy nas wrzucili, żeby oficer zainterweniował. Również no, znęcano się nad Staszkiem Sroką, który był wtedy w tym dniu kontuzjowany, miał jakiś wypadek z ręką, z okiem. Po drugie, był to przecież inwalida, kulał zawsze na nogę, miał niesprawną rękę. Miał jeszcze przy sobie małą córeczkę, również próbowano oderwać tę córeczkę. Gdy nas od tyłu napadnięto, widziałam, jak ci cywile, którzy za nami szli bardzo brutalnie,
zachowywali się wobec osób, które szły wraz z nami. Wyrywano sobie drążki od transparentu, bito nimi, kopano ludzi, ciągnięto po ziemi. Do radiowozów także ciągnięto tych ludzi. Mój tato, przy którym byłam, też został bardzo dotkliwie pobity, wskutek czego bardzo długo chorował. Miał chore przez to serce. Był bardzo nerwowy, odkąd wrócił właśnie tego dnia do domu. Ja także w jakimś stopniu, wydaje mi się, ucierpiałam tak samo od tego dnia, coraz bardziej nerwowa się stałam. Wszystko mnie drażniło naokoło. O Jezus Maria, nie mogę. Będę całe życie pamiętał, gdy przez tą tubę zacząłem mówić. Ogromny przecież tłum wychodził z kościoła po mszy i zapadła martwa cisza, taka no zupełnie, że jak makiem siał. Ludzie po prostu zamarli, że jest transparent, są ludzie, mówią przez tubę, dosyć głośno, więc wszyscy ich słyszą, przedstawiają się. To było szokujące, że prasa późniejsza, ta podziemna, prawda, bibuła, ten fakt bardzo silnie uwypukliła. To było przełamanie pewnej ważnej bariery. Działanie z odkrytą przyłbiczą. Drugi szereg. Pod taką nazwą funkcjonowała w milicji grupa, której zadaniem było rozbijanie od wewnątrz demonstracji ulicznych. W ostatnich dniach rozmawiałem z kilkoma byłymi funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa. Wprawdzie nie zgodzili się na występ przed kamerą, ale ujawnili kilka faktów. Ich zdaniem drugi szereg powołano w połowie lat 80. dla usprawnienia działań Służby Bezpieczeństwa. Zwykli SB-cy bali się wchodzić w tłum, bali się atakować czoło manifestacji. Dlatego zatrudniono do tego fachowców, bokserów, karateków i wysportowanych funkcjonariuszy milicji. Kilka tygodni temu redakcyjna koleżanka zwróciła się do mnie z prośbą o udostępnienie domu do zrobienia zdjęć z antygangiem. Wyraziłem zgodę i przyjechała ekipa telewizyjna i ekipa antygangu. Z dużym zdumieniem odkryłem, że na czele ekipy antygangu stoi człowiek, który w poprzednich latach był już w moim domu. Wtedy na czele ekipy Służby Bezpieczeństwa, która oczywiście bez nakazu rewizji wpadła kiedyś do mojego mieszkania i zamknęła kilkanaście osób. Cóż, no nie pomyślałbym wówczas i nie myślałem teraz, że dobrowolnie po kilku latach wpuszczę tych ludzi do mieszkania.